Cześć, witam was wszystkich w kolejnej już części gry Dark and Sky, gdzie jesteśmy znowu tutaj, oto w tej krainie po raz trzeci już. Musimy zanieść ten niebieski, nie Boże, niebieski, Jezus, jaki daltonista. Zielony pryzmat do garnisz, a raczej materiał na ten pryzmat, z którego właśnie będzie ten pryzmat wykonany. Więc idziemy teraz do garnisz, ale najpierw rozglądnę się, czy coś się zmieniło od naszej poprzedniej wizyty. Ich tutaj nie było. Pikniki tu teraz są. Okej. Raczej nie ma jakiegoś nowego sprzedawcy na tym targu, bo wszyscy też byli. Dobra, to ja idę do garnisz. To jest teraz najważniejsze w sumie, żeby iść do niej. Oj, nie lubię tych schodów. Zabierzcie nas do pryzmatu. Wspaniały klejnot. Powinien wystarczyć. Dopilnuję, żeby dotarł do Zogli, mistrzów jubilerstwa. Zobaczysz, zrobią z niego naprawdę znakomity pryzmat. Zresztą, może jeszcze spotkasz kiedyś Zogli, ale póki co czeka cię inna podróż. Kolejny świat, jaki przyjdzie cię odwiedzić, nazywa się Zenjai, kraina pięciu ptaków. Pięć ptaków harmonii mieszkało kiedyś wspólnie, ale teraz rozpierzchły się i kraina znalazła się w niebezpieczeństwie. Jeśli mamy zdobyć kolejny pryzmat, musisz przywrócić tam spokój. A teraz idź już i nie wracaj bez drugiego pryzmatu. Motywacja nie jest twoją najmocniejszą stroną, wiesz? Nie lubię tej krainy. Będziemy teraz w kinach. Nie, żebym miała coś do kin. Tylko po prostu nie lubię jej, bo ta plansza jest taka długa i w ogóle ona się tak ciągnie i naprawdę. No po prostu jej nie lubię, no ale muszę ją przejść, żeby iść dalej, prawda? Musimy skończyć tą grę. Więc tamtą krainę rozłożę na kilka odcinków, bo to naprawdę będzie długie. Nie wiem, czy godzinę to będę nagrywała, czy co, ale naprawdę będę to rozkładała jakoś. A teraz nie wiem, czy mam użyć jakiegoś zaklęcia. Aha, no dobra. No to idziemy do tych Chin. Boże. Będzie dobrze. Zenjai, kraina pięciu ptaków. Obecnie zwana krainą pięciu pustych klatek. No, dobra, zapiszemy to. Idziemy. Można łatwo spaść. Witajcie w naszej krainie, drodzy goście. Moje ciało przemierzało tę ziemię wiele wieków temu. Teraz mój duch pozostał, by nadal opiekować się ptakami. To te pięć ptaków, o których mówiła Ganisz. Pięć kolorowych ptaków strzegło naszych ziem przed falą ciemności. To nie są zwykłe ptaki. Ale widzę tylko pięć pustych klatek. Nasza kraina otrzymała przed wiekami tęczowy pryzmat. Moc kryształu i magia pięciu ptaków zlały się w jedno. Czarodziejska moc długo chroniła nas przed zakusami złego, ale gdy zabrakło ptaków, magia pryzmatu osłabła. Inaczej mówiąc, bez ptaków pryzmat jest bezużyteczny? Oddany nekrotowi generał Kwang zdołał wykraść pryzmat. Nie miałem wyboru. Musiałem wypuścić ptaki, pozbawiając kryształ jego cudownej mocy, ale i narażając tę spokojną krainę na niebezpieczeństwo. Jak mogę pomóc? Oto twoje zadanie. Po pierwsze, musisz zebrać z powrotem wszystkie pięć ptaków. Po drugie, odzyskać pryzmat z łap Kwanga, nim ten zdoła doręczyć go nekrotowi. Tylko tyle? A co będziemy robili wieczorem? Jednego z ptaków znajdziesz w świętym drzewie. Co do pozostałych, nie mogę ci pomóc. Weź to. Niech tęcza zawsze ci przyświeca. Nie jesteś przypadkiem jakimś znajomym Ganisz? Bo wiesz, macie podobne podejście do młodych poszukiwaczy przygód. Musisz to, musisz tamto, a w nagrodę niech tęcza zawsze ci przyświeca. Nieważne. Już idę. To było dobre.
A tak w ogóle to ten Chińczyk nieźle mówi po polsku. Zbieg okoliczności. O Jezie! Jezus! Działam normalnie. Jeju, a w ogóle gdzie jest moje zaklęcie? Gdzie? O, widzicie, pojawiły nam tutaj się nowe zaklęcia. Tu będzie taka ognista kula, można strzelać taką ognistą kulą. Tutaj jest taki szał, że przeciwnik po prostu i wróg nie wie co ma robić. Po prostu pląta się, nie atakuje nas i po prostu jest zdezorientowany, oszołomiony. Więc ogólnie to... No, a to jest taka odporność, więc nie tracisz już tyle życia. No! Nie, muszę cały czas walczyć, bo ja nie... Jest. Właśnie o to chodzi. No. Jest. Życie. Chodź tu. Gdzie jesteś? Aha, no. Boże. Zapomniałam, że to mam. Ja nie mogę. Jest. Oho! Tam jest cyklop. Ja na łuk. I udało się. Okej. Dwie drogi. Kurde. Udało się. To się przydało. Tej planszy, o Jezu, tej planszy już za dobrze nie pamiętam. Udało się. Co to jest? Jest ładowanie zaklęcia! Znaczy, no. A tam jest fiolka. Dobra. Nie wykorzystam ich tym razem, zmienię sobie na tą klatkę, bo mi się jeszcze pochrzanią znowu te guziki. Zmarnuję to, a to się przydaje teraz, bo jest coraz trudniej. O Jezus. Ha, udało się. No nie zostawił mi nic! Ja... To jest proste. Akurat mi się zaklęcia skończyły, energia mi się skończyła, kiedy go zabiłam. Dobra, zapiszę to teraz. Ale poczekam, aż mi się to naładuje. Nie wiem, pochodźmy sobie gdzieś chwilę, żebyście się nie nudzili. Niech to się naładuje, to niebieskie. Chodzimy sobie tutaj, zbiedzamy sobie, prawda? Góry nie możemy tu wejść. O, możemy tu wejść. No, i ogólnie to... O, już mi się naładowało, dobra. No i znowu kolejny. Dużo ich tu jest. Ha! Myślałem, że go nie zauważę? Tylko niech mi się energia nie skończy. Co on mnie nie widzi? No? Co to za jakiś... O Boże! Tamten dom jest... Ta chata, dom jest bardzo dobrze strzeżony. Więc... Dobra, zapiszę to i idziemy na żywioł. To muszę najpierw zrobić. Uda mi się. Jest! To było dobre. Dobra. Ha, wchodzimy. Co tam znajdziemy? Życie tylko. Serio? Ryzykowałam dla jednej głupiej fiolki? Sorry, to nie jest mi warte. I
Co, myślisz, że ty zatrzymasz mnie? Jest. Poczekajcie, niech się życie naładuje. Nie życie, tylko ta energia magiczna. Nie będę tego, sorry, nie będę tego wykorzystywała. No to, to się naprawdę szybko ładuje, nie warto. Nie bądź. Dobra. W sumie zapis jest ważny. A dużo jest tutaj tych fiolek z ładowaniem życia. Nie wiem, czy widzicie. Patrzcie, i kolejna tutaj jest. Oj. No nie! Tam jesteś ty! Jest drugi, ale dobra. Nie! Wycofujemy się. Nie jestem tchórzem. Nie należę do takiej grupy tchórzy, ale... Tchórz, tchórzy. Chyba nie. Ja już nic nie mówię. Tchórzy, tchórzy. Gin! Moje... Jest, moje życie. No i co? Myślę, że trafisz. No nie! Moje życie! Ładujemy. Udało się. Dużo tutaj ścieżek, można się pogubić. Ej, co jest? Skąd? Ej, jest problem zrobić. A ja go pokonam. Udało się. A tam jest fiolka! Wracamy się. Jezu, coś mi oczy pieką. Ej. Nie wiem, dlaczego mnie tak pieką te oczy. Dzisiaj siadam przed kompem tylko po to, żeby to nagrać. Nie siedziałam się w ogóle na kompie. Widzicie, tędy nie możemy przejść, bo musimy spalić najpierw te krzaki, tą właśnie ognistą kulą, co wam pokazywałam wcześniej w zaklęciach. Więc na razie nie mamy tyle skitlesów, żeby... O Boże! Jezus! Zapis! Boże! Widzieliście to? Ja nie dam rady! Nie wiem. Jest! Ale to nie wszystko. Uda się. Udało się! Ten budynek jest bardzo dobrze strzeżony, więc coś tu musi być. Coś tu musi być bardzo wartościowego. O, waza! Przyda nam się do czegoś. I fiolka. No, takie coś to warto ryzykować w życiu. Skitles! Nie to. Jest. Można teraz użyć tego. Tej kuli. Oj, coś mi myszka dziwnie chodzi. Tu. I to jest coś takiego. I to po prostu wolniej ta kula leci i zżera więcej tej magicznej energii. Ale jest lepsza. Więcej życia tracą wtedy wrogowie, jak strzelamy. Co się wychodziło?
Wypróbujemy to? Jest. Okej. Zaraz, chwila. Tego już nie trafimy tym, bo będzie trudno. Idź stąd! Dam radę. No nie trafiłam go znowu! Udało się. Okej. Ja się wracam, bo tam były te krzaki, co mówiłam, że trzeba spalić, więc zaraz tutaj wrócimy. A którędy to było? O! Jest. Skitless, czajcie to? Tam jest pióro. Ale z tego co pamiętam, tutaj zaraz będą mnie atakować. Zapis. Z tamtej strony. Mówiłam. Nie! Nie! No nie no. Zapisywałam już. Dobra. Dobra, wiem, że się nie powinnam do ciebie tyle zbliżać, ale... Jest, udało się. Można gadać z tym głazem, jeśli... Powinno być takie zaklęcie jak rozmawianie z posągami, ja tego nie mam. Chwila, to tędy trzeba iść. To tam już nie wracamy. W ogóle to te pióra, mam już dwa pióra. Za dużo waszno! Chcę mi wykończyć, czy co? Nie udało mi się. No. Padaj. No. To dostaniesz jeszcze raz. Ty też. No... Nie chcę mi się sięgać po tamto zaklęcie, no... Jednego już mam w głowie. Tak, sorry. Będę was irytowała tym dźwiękiem, dopóki go nie za... Że nie mogę! No... Autentycznie mnie trafi! A go wcześniej nie było! Nie wiem skąd on się tu wziął. I po tobie! Dobra, nie. Samy i ja będę tego używała, bo po prostu ja nie będę się... Drugie pióro mam znowu. Co na to? Ha! Ale żem trafiła! Mówiąc takim językiem. Haha, zaatakowałam go, tak.
zapis. Zmienię sobie na to. To jest lepsze. Powiedzcie mi, dlaczego ja jestem na pióra? A! Od razu! O! Następny! Ty, trafiłam go! Znowu! Muszę tak strzelać. Nie wytrafiam. Aha, znowu. Następne piórko. Witaj, podróżniczko. Jak widzisz, niektórzy z tutejszych mieszkańców mają tu ciężkie życie. Ciężkie życie. Ach, rozumiem. To miało być zabawne. To jedno z ulubionych zajęć nekrota. Przemiana w kamień. O! Widzę, że stałeś się nie lada ekspertem w dziedzinie upodobań nekrota. Niesamowite. Ty też będziesz musiała posłużyć się tu magią. Byle nie na mnie. Mnie już zauroczyłaś. Ej! Zdecydowanie boi się trwałego związku. Dobra. Chciałabym bardzo... Nie ma tutaj... tych zaklęci związanych z kamieniem, no. Czemu nie ma? Nie kupmy. Dobra, zapisuję to tutaj. Tutaj staniemy w tym miejscu. Mam nadzieję, że zaciekawiła was ta plansza. Kolejna kraina. Czekajcie na nowe filmiki i ogólnie części tej gry. I po prostu jak wam się podoba, to lajkujcie, bo naprawdę cieszę się, że lajkujecie poprzednie części. Że naprawdę widzę, że ktoś to ogląda i że chce dalej po prostu to oglądać. Więc ja zatrzymuję się w tym miejscu. Do zobaczenia w kolejnych filmach i odcinkach.